No i cóż tu zrobisz, jak nie zrobisz? Dron wylądował chyba w pięknym kanadyjskim górskim strumyczku. W poprzednim odcinku. Dotarliśmy do tej zatoki, którą zobaczyłem z samochodu. I lecimy do Tofino. I no, jesteśmy w Tofino. I no, jesteśmy w Tofino. A tutaj lądowisko dla helikopterów. W zasadzie to nie wiemy, gdzie mamy iść, ale może na tamto. Tak się przyparkowuje samolot, jakby się ktoś pytał. Samolot ląduje. Kolejny. Taki sztosik. Taki sztosik? Żartuję, tak. Oni tu mieszkają. To zdaje w ogóle standard, nie? Możesz sobie mieszkać w takim miejscu, gdzie nie rano się budzisz, idę do mojej pracy. Moją pracą jest bycie pilotem i pokazywanie ludziom, jaki sztos jest tutaj dookoła mnie. What? Pokazywanie wielorybów, niedźwiedzi i wożenie ich do gorących źródeł w górach. Zobaczcie, jak to tu w ogóle wszystko wygląda. To jest amazing. Próbowaliśmy licencjonowaną restaurację, ale się nie dało, naprawdę. Zobaczymy Ice House. Ice House, mam nadzieję, że będzie ideolo. Zuza, jak tam workoutik? Myślę, że to będzie, może być drogo, co? Fish and chips, 15. Fish and chips. No bo nic innego. Wszystko pozostałe jest... Wszystko pozostałe jest drogie, opór. No ale myślę, że to może być spoko miejsce. Tylko pytanie, czy jest miejsce do siedzenia. Wygląda fancy, ale światło tu jest. Ale sia. Jakie to jest światło w ogóle? Jakie to jest światło? Something to eat? Yeah. For a truck? No reservation. No reservation. Is this possible or not? No, zobaczymy, czy da się tutaj. I think I can set a place outside. This light is sick, man. I told you. Ja nie mam pytań. Mam trochę brudny obiektyw. Ale nie mam pytań. Nie ma. Najładniejsze światło, jakie kiedykolwiek widziałem. Zdecydowanie. Więc teraz coś zjemy, a potem poszukamy jakiegoś miejsca, żeby się przespać. Więc... Pewnie kalmary. Co możesz powiedzieć o tym, że płacimy $20 za rybę z kurtkami? Ja płacę 15. Ale słucham. Nie, jestem w szoku. Pierwszy raz powiem, że zapłaciłem dużo. Zapłacimy jakby więcej niż byśmy chcieli, a że to jest tego warte. Bo to jest super. Dobra, jem, bo mi wystygnie. Kolejna miejscówka przespana. Tym razem było jeszcze zimniej. Co się dzieje?
przełączyć. Ewakuacja. No, także jeszcze po drodze, wracając, zgarnęliśmy dwójkę autostopowiczów. Hej, say hi, guys! Hej, hej! Cześć. Cześć, o, good. How you know Polish? New few Polish friends back from Europe. Okay. Yeah. You've been to Europe? Yeah, I lived in Italy for a year. Oh, cool. Yeah. No, także pogoda jest. O, tam są nasi hitchhikerzy, których zabraliśmy kawałeczek. Tutaj mam nadzieję, że tu nie ma pumy. Całkiem nice. Ło, jeszcze z tymi niskimi chmurami to wygląda w ogóle. Chciałem zacznę odkrywać, widzisz to? To nie jest lokowanie produktu. Lokowanie banana. Lokowanie płatki. Miejsce. O nie, dodaliśmy składniki w złej kolejności. To jest takie złe podróżowanie bez naszej... Wyciągnij łyżeczkę z płatki. Bez naszej kuchenki. Ło. No. Zuzia uczy się robić kaczkę. No Zuzia, zrób kaczkę. No zrób. Teraz będzie więcej niż 3. Dobra. Bo wrzuciłeś dużo kamieni. Nie, to była kaczka. To bo jesteś takim oszustem. No dobra, teraz. Więcej niż jedna kaczka. 3 były. No. Ale to naprawdę rzuciłeś? No, no. Myślałam, że nie oszukujesz znowu. Hej, czy ty rzucasz drugi kamień potem? A! Udało się! Zuzia zrobiła kaczkę pierwszą w życiu. Piąteczka. Trzeba jechać dalej. No, Zuzia nie jest zbyt dobra w rzucaniu kaczek. No ale Zuza, my już skończyliśmy tego vloga, już nie vlogujemy. A, dobra, sorry. Jednak nie można było nie zrobić tych ujęć. Tam leży śnieg. To jest jakiś absolutny sztos. Doczekaliśmy, aż chmury zeszły. Czekaj. Pomachaj. Mieliśmy skończyć odcinek już wczoraj, ale po prostu droga powrotna przeszła nasze najświeższe oczekiwania. Wow. Słabo? Thank you.
i cóż tu zrobisz, jak nie zrobisz. Dron wylądował chyba w pięknym kanadyjskim górskim strumyczku. Zobaczymy, jak skończy się akcja ratownicza. Andrzej poszedł go wydobyć. Chyba niestety wpadł do wody. A dlaczego idziesz tutaj? Tam się nie dojdzie. Tak? Tam się nie dojdzie i... Ratunek drona. Sobie do wody, biedacze. Do wody niestety. Co? Nagrywa. Co się nagrywa już? Jakby wyłączyłem nagrywanie. Na ratunek. Some people say na na na. Afraid to step into the light. You need to have somebody. Na 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 na. Don't you worry, it's gonna be alright. Cause I'm always ready. No, that's forever. Out of my sight. I'll be waiting ever. Oh, don't you see. Pierwszy krok akcji ratunkowej, lokalizacja. Woda jest piękna, ale do najcieplejszych nie powiem, żeby należała. Gola! Andrzej coś mówił o tym, żeby się przekąpał. No to ma. Oby dron aero przeżył. Jest tam. Suchy? Nie. Miś, co jest? Miś. Wydostawaj się jak najszybciej z tej głębokiej wody. Bo jedną rączką jeszcze nie dopłyniesz i co? Robi Tarzan. Ratownictwo się przydał. Cymenia! Chyba już naprawdę skończyłem. Dobra, dron uratowany, a więc w tym miejscu kończymy odcinek. Naprawdę już kończymy. Naprawdę. Obiecujemy. Obiecujemy. My lecimy do Vancouver. Obczajecie nasze Instagramy trenero.zuzia, trenero.andrzej. Dajcie komentarz, łapkę w górę, subskrybujcie. I łapy w górę dla drona, żeby odżył. Trzymajcie kciuki, no bo mamy jeszcze stany do oblatania, więc... Tak, piszcie w komentarz. Nieźle, nieźle. Co? W ogóle płaził jak pies.